Cześć, z tej strony PsychoCoach i dzisiaj powiem Ci, dlaczego wybrać Python w 2019 roku. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, wciśnij tu dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi filmami i zaczynamy właśnie teraz. Pierwszym powodem, dlaczego wybrać Python w 2019 roku, jest to, że Python jest jednym z najprostszych języków programowania dla początkujących. Jego składnia jest podobna do składni języka angielskiego, więc jeżeli znasz ten język obcy, no to może się okazać, że po kilku tygodniach będziesz pisał już bardzo proste programy, takie słowa kluczowe jak if, for, case, no wszystkie słowa kluczowe możesz gdzieś tam znaleźć właśnie w języku angielskim. Także dla takich osób na pewno będzie łatwiejsze. No dzisiaj sobie jestem w takiej miejscowości Krasnobród. Nie wiem, czy wiecie, gdzie jest ta miejscowość. Jest to miejscowość, która leży na roztoczu. Jestem obok leśnego raju. W końcu mamy wiosnę, ale to nie jest powód, żeby w niedzielę nie poprogramować sobie, więc zachęcam do Ciebie, żeby jak wrócisz sobie ze spacerku, to też poświęcić tam z pół godzinki, żeby zbawiać świat programując. Kolejnym powodem, dlaczego wybrać Python w 2019 roku, jest to, że możesz bardzo szybko zrealizować swoje pomysły. Python ma zastosowanie w wielu gałęziach tej przemysłu IT. Od budowania stron internetowych poprzez programowanie mikrokontrolerów, aż do gdzieś tam skomplikowanej analizy danych. A nawet można tutaj zaimplementować jakieś algorytmy sztucznej inteligencji. W związku z tym, jeżeli w głowie narodzi się jakiś ciekawy pomysł, Python jest na tyle proste, że możesz szybciutko ten pomysł zrealizować. I na przykład masz pewne dane w jakimś pliku Excel do przeanalizowania, no to szybciutko możesz jakiś prosty algorytm uczenia maszynowego zastosować i napisać taki program w Pythonie. Jestem, tak jak mówiłem Wam, w miejscowości turystycznej dzisiaj i to robię sobie taki domek litnieskowy, mam remont domku. I kolejny powód, dlaczego warto programować Python, to jest to, że możesz zastosować ten język w automatyce, wszelakiej automatyce. I tak jak wspomniałem, buduję domek i zastanawiam się nad tym, czy nie zastosować sobie takiego urządzonka jak Raspberry Pi i zaprogramować go w Pythonie. Będę miał pomiar temperatury, będę mógł sobie zdalnie ewentualnie sterować roletami, oświetleniem poprzez mój telefon. Wystarczy naprawdę podstawowa znajomość tego języka, żeby takie proste aplikacje robić dla budynków. Teraz dla ludzi, którzy narzekają na swoje zarobki, okazuje się, to jest kolejny powód, dlaczego warto wybrać Python w 2019 roku, jest to, że bardzo szybko możesz zarabiać pieniądze w tym języku. Okazuje się, że patrzyłem na którymś z serwisów amerykańskich, to płace programistów Python szybują cały czas do góry. Jest to bardzo popularny język w USA, w Polsce troszkę jeszcze mniej, ale w USA naprawdę, jeżeli chodzi o Python, to ten język przeżywa prawdziwy boom. Jest hype na ten język, w związku z tym zarobki też wpinają się, dotykają prawie nieba, można powiedzieć. I taki dobry deweloper, myślę, że 100 tysięcy dolarów rocznie może spokojnie zarobić. W Polsce, tak jak mówiłem, gdzieś tam tutaj zostawiam Ci taki link, zrobiłem filmik, ile zarabia programista Python, więc to jest kolejny powód, żeby wybrać Python w 2019 roku. Widzicie, ja widzę zastosowania Pythona w każdym miejscu, gdzie jestem. I jeżeli brakuje Ci pomysłów, możesz spokojnie się do mnie zgłosić. Zostawiam Ci tutaj e-mail mój oraz wszystkie media społecznościowe, Facebook, Instagram i coś tam jeszcze. Mam też podcast. Możesz do mnie napisać, bo ja na przykład przychadzam się tutaj. No i pomyśl sobie, jesteśmy w miejscowości turystycznej, wokół są domki. I co ja mógłbym, gdzie ja mógłbym tutaj wykorzystać język Python, żeby coś ciekawego stworzyć? No i już Wam mówię. No, wchodzi tutaj w grę oczywiście stawianie stron internetowych. I do tego służą bardzo fajne, intuicyjne frameworki, które służą do budowania skalowalnych stron internetowych oraz serwisów jakichś tam internetowych. Jest to Django, jest to Flask, jeszcze jest Pyramid, ale zostaniemy przy Django, z wykorzystaniem Django spokojnie mógłbyś zbudować serwis na przykład dla takiego ośrodka
ośrodka wypoczynkowego. Dodatkowo byś musiał jeszcze znać ewentualnie CSS-a, HTML-a, no i tam innych, ewentualnie inne frameworki, które służą do budowania stron internetowych, ale Django jest na tyle fajne i proste, możesz budować sobie strony pokroju jakiegoś tam sklepu internetowego bez problemu. Możesz właśnie jakiś tam serwis społecznościowy zbudować. No, wszystko co potrzebujesz, jeżeli chodzi o aplikacje internetowe. No i w takiej tutaj miejscowości turystycznej, jakbym pochodził sobie po różnych domkach, na pewno znalazłbym kilku klientów, którzy chcieliby mieć swój własny serwis internetowy bądź stronę internetową, a ty zbudujesz taki serwis w frameworku Django i wykorzystując język Python. A jak widzicie, od dłuższego czasu mam niestety alergię. Jestem strasznym alergikiem i szczególnie w lutym i w marcu mam problemy z spuchniętymi oczami, no, z katarem, kaszlem. I byłem ostatnio w kilku miejscach, zbadałem się. Zalecili mi stosować dietę, no i będę musiał zainteresować się zdrowym żywieniem. Ale taki domek, który tutaj mam, w tej miejscowości turystycznej, można spokojnie połączyć z moją alergią. To znaczy, oprócz wynajmowania dla turystów tego domku, mogę mieć sklep internetowy ze zdrową żywnością i myślę, że to bardzo szybko właśnie mogę zrobić w frameworku Django i w tym roku też zamierzam się tego podjąć. Ostatnią bardzo fajną cechą Pythona jest to, i ogólnie programowania, jest to, że możesz pracować z dowolnego miejsca na świecie. To jest kolejny powód, żeby wybrać Python w 2019 roku. Możesz właśnie pracować sobie z takiej miejscowości pięknej, turystycznej. No, powietrze tu jest nieskazitelnie czyste o tej porze roku. No i powiem wam, jakbym miał full 100% pracę zdalną, to na pewno już bym teraz do Warszawy dzisiaj nie musiał wracać i siedzieć w tym okropnym mieście. Dlatego wybierz sobie Python i spokojnie, wystarczy ci komputer do pracy. To jest jeden z największych argumentów, który do mnie przemawia, żeby programować w Pythonie. Jeżeli nie jesteś wystarczająco zmotywowany do nauki Pythona i nie odpowiedziałeś sobie na ileś tam pytań, oczywiście znalazłbym dużo więcej tutaj powodów, dlaczego wybrać Python w 2019 roku. Jeżeli nie jesteś zmotywowany, nie masz nawyku codziennego programowania, nie masz pomysłów na swoje aplikacje, to możesz wziąć w wyzwaniu Python 30 dni i te zapisy na to wyzwanie trwają jeszcze do 2 kwietnia. Link zostawiam ci tutaj w opisie do filmu i w komentarzach. Możesz dołączyć do wyzwania, a pomysły i nawyki pojawią się same po miesiącu. Dodatkowo mamy zamkniętą grupę Slack oraz grupę na Facebooku wsparcia. Tam będziemy się komunikować. I co? Idę trochę pochillować jeszcze i poddychać tym świeżym powietrzem. Nie samym programowaniem człowiek żyje. A ty napisz w komentarzu, dlaczego wybrać Python w 2019 roku. Do zobaczenia. Trzymajcie się.